dzisiejszej naszej rozmowie z panem aspirantem Henrykiem Frycznym chcemy poruszyć problem narkotyków i narkomanii wśród młodzieży. Każdy rodzic boi się, czy jego nie będzie dotyczył ten problem. Panie aspirancie, jak sprawa narkotyków, narkomanii kształtuje się w rejonie działania Komendy Wojewódzkiej, Komendy Rejonowej Policji? Dzień dobry. Proszę Państwa, narkomania to nie tylko zażywanie typowych narkotyków, ale to także zażywanie celem odurzenia się narkotyków innego rodzaju, to znaczy m.in. papierosów i alkoholu. Te środki nazywają się tak środkami inicjującymi. Pamiętać należy, że papierosy i alkohol dla dzieci i młodzieży są prawnie zakazane na równi z narkotykami. Gdy przyjmiemy takie kryteria, to dostrzec możemy pewnego rodzaju zagrożenia. Zwiększa się ilość młodzieży palącej tytoń, a także nadużywającej alkohol. A co gorsze, to właśnie obniża się wiek właśnie dzieci i młodzieży, którzy po raz pierwszy w swoim życiu zapalają papierosa lub też spożywają alkohol. Z tych też względów powiedzieć trzeba, że zagrożenie pewne na terenie miasta Wolszyna i rejonu działania Komendy Rejonowej występuje. Czy mógłby Pan wymienić powody, dla których dzieci sięgają po narkotyki? Proszę Państwa, większość dzieci próbuje narkotyków, lecz tylko nieliczne z nich od nich się właśnie uzależniają. Nie ma cudownej metody przewidzenia, które dzieci i dlaczego sięgają po narkotyki. Typowymi i najczęściej spotykanymi powodami są: po pierwsze, chęć odurzenia się. Dzieci i młodzież używają środków narkotycznych z tych samych powodów co dorośli. Robią to zwłaszcza w odniesieniu do papierosów, a przede wszystkim alkoholu. W przypadkach właśnie alkoholu używają go często na przyjęciach, imprezach rekreacyjnych, dla uczczenia jakiegoś sukcesu, podczas spotkań z przyjaciółmi. Chodzi o przyjemność odurzenia się w najbliższym towarzystwie. Drugim powodem to ciekawość i nuda. Są to dwie strony tego samego medalu. Dzieci i młodzież nie ustają w poszukiwaniu przygód i podniet, nowych doświadczeń i nowych znajomości. Wynajdują coraz to nowe sposoby wypełniania czasu wolnego. Narkotyki są kuszącą perspektywą zaspokojenia tych potrzeb i otwierają przed dziećmi możliwość zaspokojenia ich ciekawości. Podobnie działanie ma również nuda. Wszyscy wiedzą, że dzieci szybko się nudzą i wtedy łatwo poszukują rzeczy, których, jak dobrze wiedzą, robić im nie powinny. Trzeci powód to wpływ grup rówieśniczych. Dziecko nie chce się odróżniać od swoich rówieśników, pragnie być przez nich akceptowane i dlatego wpływ rówieśników jest jednym z głównych powodów, dla których dziecko próbuje narkotyków. Chcą stwierdzić, czy dziecko używa narkotyków, postarajcie się Państwo dowiedzieć, czy jego koledzy tych narkotyków używają. Jeżeli tak jest, że rzeczywiście koledzy dziecka narkotyki używają, to Państwo macie już naprawdę jakiś poważny problem. Czwartym powodem jest ucieczka od problemów zewnętrznych. Alkohol i inne narkotyki nie rozwiązują żadnych problemów, ale sprawiają, iż wydają się one odległe i mało istotne. Innym poważnym problemem, im głębszy problem, tak chciałem powiedzieć, tego dziecka, tym częściej właśnie po te narkotyki one sięgają. Piątym takim powodem to jest ucieczka problemów wewnętrznych. Predyspozycje do uwikłania się w narkotyki stwierdzono u dzieci, które czuły się samotne i obcą w swoim środowisku. Nie miały ukształtowanego poczucia przynależności. Efektem używania narkotyków jest spadek samooceny, a niska samoocena powoduje to, że częściej te narkotyki używają. Ostatnią taką bardzo istotną przyczyną, która powoduje używanie alkoholu i innych narkotyków przez dzieci, to jest fakt, iż dzieci używają narkotyków, ponieważ narkotyków czy alkoholu używają dorośli. Krótko i zwięźle mówiąc, dzieci naśladują osoby dorosłe.
jeśli sami używamy narkotyków, to no, musimy liczyć się z tym, że nasze dziecko przynajmniej ich spróbuje. Panie aspirancie, a czy mógłby Pan podać kilka praktycznych rad rodzicom, którzy podejrzewają lub zauważają jakieś zachowanie dziecka wskazujące na to, że może ono brać narkotyki? Specjaliści zajmujący się właśnie narkomanią wyodrębnili i opisali 200 oznak wskazujących na to, że prawdopodobnie dziecko używa środków odurzających. Te oznaki zostały nazwane czerwonymi sygnałami. Rodzice powinni zauważyć je w postępowaniu dziecka, takie zachowania jak chociażby odsuwanie się od przyjaciół i rodziny, zaprzestanie interesowania się szkołą, sportem, kościołem, innymi zajęciami, które dziecko do tej pory chętnie się zajmowało. Poza tym dziecko izoluje się od otoczenia i no, wydać u niego wyraźne jakieś fizyczne wyczerpanie czy zmęczenie. Objawy te nie zawsze muszą świadczyć o używaniu przez dziecko narkotyków, ale gdy zostaną przez rodziców zauważone, powinno być to sygnałem dla rodziców, że od tego momentu powinni dzieciom poświęcić więcej uwagi. Czy dziecko, które używa narkotyków, częściej popada w konflikt z prawem? Na pewno, dlatego że chociażby no, potrzebne są środki do zdobycia, które pozwolą dziecku na zdobycie po prostu narkotyków. Są to rzeczy, no, za które płaci się najczęściej pieniążkami, dlatego też dziecko, chcąc zdobyć narkotyki, które takie, które już jest od tych narkotyków uzależnione, no, często dokonuje drobnych kradzieży, a także innych przestępstw celem zdobycia środków na zakup właśnie narkotyków. Jak wygląda eskalacja w Olsztynie tego? Czy jest już to wielkim problemem, czy jeszcze na szczęście w Olsztyn omijają narkomanię? Jeżeli chodzi o samo miasto Olsztyn, czy w ogóle rejon działania Komendy Rejonowej Policji w Olsztynie, no muszę uspokoić Państwa, że nie jest to, narkomania nie jest jeszcze problemem. Problemem staje się właśnie używanie tych środków inicjujących, to znaczy papierosów i alkoholu. Jest to początek wchodzenia jak gdyby w tą narkomanię po prostu już taką, gdzie używa się środków typu amfetamina czy po prostu no, już tych twardych narkotyków. My na terenie miasta Olsztyna i rejonu działania komendy jeszcze z tymi poważniejszymi zagrożeniami do tej pory się nie spotkaliśmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.